Jeśli w cudzysłowie klęknie pompa, to bez rezerwowego źródła po prostu marzniemy. Jakie te usterki są? Wiele problemów rozwiązujemy zdalnie. A co po gwarancji? Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się odpowiedzią na Państwa wątpliwości i pytania typu: kupię pompę ciepła i co dalej? Ile ta pompa popracuje? Kto bierze za nią odpowiedzialność, bo ja się na tym w ogóle nie znam? Co będzie, jeśli coś się zepsuje za 2 lata, na przykład w samym środku zimy? Odpowiedź brzmi, proszę Państwa, tak samo jak w przypadku każdego innego produktu. Zależy to od tego, z jakiego źródła go pozyskujecie. Pompy ciepła, wbrew fake newsom, nie są żadnym wyjątkiem w stosunku do na przykład telewizorów. Z tą różnicą, że kupując telewizor przez chińską platformę sprzedażową, oszczędzacie oczywiście na początek 2-3 tysiące i nie musicie przejmować się, że jeśli ten telewizor przestanie pracować, to wasze podstawowe potrzeby życiowe pozostaną niezaspokojone. Bierzecie taką odpowiedzialność typu, że kupię 2 razy tańszy od na przykład markowego, japońskiego z serwisem w Polsce, a nawet jak się zepsuje, to kupię następny. Ale pompa to nie telewizor. Po pierwsze, jest droższa w zakupie. Kilkakrotnie. Po drugie, kiepskie pompy dlatego są tańsze, że z reguły są droższe w eksploatacji. Po trzecie, jeśli w cudzysłowie klęknie pompa, to bez rezerwowego źródła po prostu marzniemy. Ciepło jest na pierwszym miejscu w piramidzie potrzeb człowieka i dlatego tak ważne jest wybranie takiego producenta, który zapewni natychmiastową interwencję zespołu serwisowego w razie usterki. Jak to wygląda u nas? Zamawiacie pompę ciepła najczęściej przez instalatora, rzadziej to dla złotych rączek sami. Pompę może zainstalować dowolny instalator, także domorosły, ale by wdrożyć gwarancję sprawdzenia systemu, sprawdzenia wykonania całej instalacji i pierwszego uruchomienia dokonuje autoryzowany serwisant Sola. Często instalator z okolicy go zna, często kupujecie przez tego serwisanta, czasem kupujecie sami i możecie wówczas sprawdzić autoryzowanego serwisanta w waszej okolicy, po prostu w internecie. Wizyta autoryzowanego serwisanta kończy się tak zwanym podbiciem karty gwarancyjnej i uwaga, jest bezpłatna dla konsumenta. Tutaj, jako konsumenci, macie teraz Państwo 2 drogi. Podczas pierwszego uruchomienia pompy, tak jak powiedzieliśmy, i wdrożenia gwarancji, autoryzowany serwisant poinformuje Was o bezwzględnej gwarancji wynoszącej 2 lata z opcją przedłużenia do 6 lat. Jakie są warunki tego przedłużenia? Bo zakładam, że wszyscy wolimy mieć dłuższą gwarancję. Dokonanie po roku przeglądu serwisowego, który tenże serwisant zapewnia. Ta usługa kosztuje 600 zł netto, a dokonywana raz w roku przedłuża bezwzględną gwarancję do lat 6. Proszę mnie dobrze zrozumieć. 2 lata jest bezwzględne. Jeśli zainstalujecie pompę na przykład we wrześniu 2024 roku, to pierwszy płatny przegląd realizowany będzie dopiero we wrześniu 2025. Za uruchomienie i wdrożenie gwarancji nie ponosicie żadnych kosztów, a od Was zależy, czy za te 6 stówek rocznie chcecie ją przedłużać. Teraz najważniejsze. Jeśli cokolwiek przestanie działać, pompa nie będzie dogrzewać, wyłączy się, poprzestawiacie coś w sterowaniu, tak w trakcie gwarancji, jak i poza nią, macie 3 drogi interwencji. Możecie wezwać instalatora, możecie wezwać autoryzowany serwis i możecie także zadzwonić do nas. W trakcie obowiązywania gwarancji usterki pompy, oprócz oczywiście uszkodzeń mechanicznych dokonanych przez konsumenta, ale to oczywiste, usuwane są na nasz koszt. Jeśli przyjeżdża serwis, to nie w cudzysłowie wyskakujecie Państwo z pytaniem, ile się należy, bo to my płacimy serwisowi za usługę. Można także skontaktować się z nami. Wiele problemów rozwiązujemy zdalnie. No właśnie, to jest dobry temat. Jakie te usterki są? Ostatnio rozmawialiśmy z panią, którą serdecznie pozdrawiamy, jeśli ogląda, i pani narzekała na to, że pompa przestała grzać powyżej 14 stopni. Co się okazało? Bawiąc się dotykowym ekranem, niechcący włączyła tak zwany tryb ochrony, no i pompa wyższego parametru nie była w stanie wydać, bo był włączony tryb ochrony. Mówimy o tym po to, żebyście wiedzieli, że często można się nas telefonicznie poradzić, zamiast od razu wzywać serwis. Tak jak w tym przypadku, który wymieniłem, w przypadku tej pani, byłoby to bezzasadne. Serwis by przyjechał, bo użytkownik coś tam sobie poprzestawiał. Zawsze najpierw zdroworozsądkowo najlepiej zadzwonić do nas i to jeśli nie rozwiążemy zdalnie tego problemu, to wtedy do Was serwis wyślemy. Także proszę się nie bać kontaktu z nami. Zapytacie teraz, no dobra, a co w sytuacji, gdy usterka jest poważna? Wymieniamy. Zaznaczam, że zdarzyło się to w naszej historii raz, gdy trzeba było wymienić sprzęt. Mieliśmy jednostkę zewnętrzną z wadą fabryczną, co skutkowało nieszczelnością zaworów serwisowych. Tego się nie ratuje, to znaczy ratuje się, jest to możliwe, ale nie muszę mówić, czym skutkuje zabranie urządzenia grzewczego do naszej fabryki w sezonie grzewczym.
wymieniamy także w razie czego. I na koniec, a co po gwarancji? Mija 6 lat. Nie jesteście w żadnym przypadku zostawieni samym sobie. Nasza firma funkcjonuje, mamy części zamienne, autoryzowani serwisanci w Państwa rejonie mają także części zamienne i dodatkowo wysokie doświadczenie, bo znają Wasz sprzęt, Wasz dom, Waszą instalację po tych 5 latach przeglądów. Pompa, instalacja oraz jej najwrażliwsze i najdroższe podzespoły zaprogramowane są na około 20 lat pracy. Ale o tym powiemy w kolejnym odcinku poświęconym sercu pompy ciepła, czyli sprężarce. Na dziś to wszystko. Dzięki, do zobaczenia.